mocne opady i u Państwa okazuje się duży problem w mieszkaniu, pozalewany. Nie tylko w tym mieszkaniu, ale i to w pozostałych mieszkaniach. Pojawiająca się woda już od pewnego czasu z coraz większym nasileniem. Była już przedstawiana instalacja elektryczna, to oczywiście problemu nie rozwiązuje. Ostatnia noc to jest niszczenie łazienek, kubikacji, korytarza i woda u sąsiadów także wylewana wiadrami już. Zaczyna się niepokój, bo z korytarza ta woda zaczyna rozszerzać swoje miejsce zalewania. Ta woda znajduje sobie drogę w różnych kanałach i ujściach, powodując coraz większe zniszczenia. Czy wpływ na to ma ta konstrukcja, która znajduje się na dachu budynku? Raczej zły stan tej konstrukcji. Państwo gdzieś pisali, prosili, żeby coś zmienić. Jak to wygląda? Ja kontaktowałem się systematycznie już z administracją, także teraz i z nadzorem budowlanym. I? No i nic. Na razie mowa jest, że wszyscy działają, a woda się leje. Cały czas woda pojawia się na skrzynce z prądem. Zagraża to na pewno bezpieczeństwu. Spółdzielnia nic, totalnie nic sobie z tego nie robi. Przychodzą, spisują, woda cieknie po prądzie, stwarza to zagrożenie. Nie wiemy, gdzie jutro będzie kapało, czy w sypialni, czy w salonie. Jak nie będą tego robić, to blok będzie groził zawaleniem za niedługo, tak? Więc to już nie ma żartów. Póki co inspektor powiedział, że nie grozi teraz to zawaleniem, ale jak będą tak dalej podchodzić i będą po prostu olewać wszystko, no to w końcu może dojść do tragedii. W lipcu tego roku wydaliśmy decyzję na spółdzielnię, czyli na zarządcę obiektu, dotyczącą naprawy izolacji stropodachu i tarasu. Na takie typu naprawy, na bieżącą konserwację, nie trzeba ani pozwolenia, ani zgłoszenia. Zarządca winien to wykonywać natychmiast, bez zbędnej zwłoki, bez czekania na nakazy. Tu doszło aż do wydania nakazów nadzoru budowlanego dotyczącym uszczelnień stropodachu i tarasów. Na budynku przy ulicy Północnej jest inwestor, który ma podpisaną ze spółdzielnią umowę na użytkowanie dachu. W ramach tej umowy powinien także dbać o ten dach i odpowiadać za wszystkie przecieki finansowo, za przecieki z tego dachu. Sytuacja była taka, że nie byliśmy wpuszczani. O dziwo, parę tygodni temu inwestor nas puścił na nadbudowę. Już po tych przeciekach majowo, bo w maju też był i w czerwcu, puścił na nas nadbudowę, tam żeśmy po wejściu wysłaliśmy tam firmę budowlaną, a także osobę z uprawnieniami, która wykonuje przeglądy budowlane. Obydwoje niezależnie od siebie stwierdzili, że nie są w stanie w tej chwili wskazać miejsc, które by trzeba było jak i zaizolować. Będziemy podejmować maksymalne kroki, żeby w maksymalnie szybkim terminie doprowadzić do tego, żeby najpierw mieć inwentaryzację, co tam jest, a potem mieć gotowy projekt, co tam trzeba zrobić. Na dzień dzisiejszy możemy przeprosić mieszkańców za to, co się dzieje, choć my tu swojej winy bardzo nie widzimy, ale jesteśmy zarządcą, w związku z tym my przepraszamy tych mieszkańców i jeszcze raz mówię, będziemy robić wszystko, żeby w maksymalnie krótkim terminie te przecieki zlikwidować. Być może, ja nie wykluczam sytuacji takiej, że trzeba będzie na pewien czas tym mieszkańcom dać mieszkania zastępcze. Może się tak stać.